Aborcja to powszechne doświadczenie. Według badań 1 na 3 Polki miała aborcję. Od władzy domagamy się tworzenia prawa odpowiedzialnego i odpowiadającego na rzeczywiste potrzeby społeczeństwa. Takiego, które nie skazuje osoby w ciąży na ryzyko utraty zdrowia i życia lub na psychiczne cierpienie. Które nie pogłębia nierówności społecznych i nie wyklucza z powodów społeczno-ekonomicznych. Szanowania decyzji osób w sprawach osobistego życia i ich rodzin. Takim rozwiązaniem jest prawo do zabiegu aborcji do minimum 12 tygodnia ciąży, niezależnie od przyczyny podjęcia decyzji. W uzasadnionych przypadkach także dłużej. Prawo zapewniające równy dostęp do legalnej, bezpłatnej, bezpiecznej aborcji. Prawo, które umożliwi osobom będącym w ciąży podejmowanie samodzielnych decyzji. Należy zakończyć haniebną praktykę karania za pomoc w aborcji. Dziś do więzienia mogą trafiać matki, które chcą finansowo swoim córkom pomóc w wyjeździe za granicę, czy partnerzy, którzy zamówią dla swojej partnerki tabletki przez internet. Lekarze potrzebują jasnych przepisów, które będą zapobiegać śmierciom kobiet w szpitalach, a zabiegi będą zgodne z najnowszą wiedzą medyczną i standardami WHO. Już dziś należy traktować wyrok nielegalnego pseudotrybunału Julii Przyłębskiej jako nieważny. Nie ma zakazu aborcji ze względu na wady płodu. Tak jak mówi uchwała Sejmu, nie przywrócimy życia i zdrowia Izie, Justynie, Dorocie, Ani, Agnieszce, Marcie, Agacie, Alicji oraz wszystkim tym kobietom, które ucierpiały od 1993 roku, kiedy zakazano aborcji w Polsce. Możemy jednak zakończyć tę czarną kartę historii dla Polek. Po 31 latach zakazu domagamy się przywrócenia prawa do aborcji. Do tej pory żaden parlament nie słuchał kobiet. Nie zgadzamy się na powrót do warunków pseudokompromisu, jaki rząd zawarł z episkopatem, wbrew protestom kobiet. Dziś większość Polek i Polaków popiera prawo do aborcji. W przypadku młodych osób, których to prawo dotyczy najbardziej, aż 90%. Jednocześnie aż 89% wyborców i wyborczej trzeciej drogi, zarówno Szymona Hołowni, jak i Władysława Kosiniaka-Kamysza, popiera liberalizację prawa do aborcji do 12 tygodnia ciąży bez podawania przyczyny. Popiera je aż 59% mieszkających na wsi i w najmniejszych miastach 73%. Aktualne przepisy uderzają najbardziej w osoby w złej sytuacji społeczno-ekonomicznej i o najgorszym dostępie do opieki ginekologicznej i zdrowotnej, w tym mieszkających na wsi. Polki i Polacy dali kredyt zaufania ugrupowaniom demokratycznym. Wiele z nich głosowało za prawami kobiet, by skończyła się dyktatura, która chciała narzucać nam swoje poglądy i decydować za nas, jak ma wyglądać nasze życie, zdrowie i przyszłość. Teraz my oczekujemy uznania głosu kobiet. Akcja Demokracja jest ruchem obywatelskim. Chcemy oddać teraz głos obywatelkom i obywatelom, których to prawo będzie dotyczyło osobiście. Małgorzata. Jestem mamą dwójki dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Opiekuję się nimi samodzielnie. Sama nie podjęłam decyzji o aborcji, ale jestem w 100% za tym, aby to kobiety decydowały o sobie. To ich sprawa i sumienie. Mam córkę i nie wyobrażam sobie, żeby obcy mężczyźni lub Kościół katolicki za nią decydowali. Sama będę zawsze ją wspierać w każdej jej decyzji. Urszula, parę lat temu byłam w trzeciej ciąży. W 5 miesiącu okazało się, że dziecko nie ma płuc. Lekarz dał mi wybór. Donosiłam ciążę, a moja córka żyła 3 godziny. Przypłaciłam tę decyzję depresją, ale możliwość wyboru była dla mnie ogromnie ważna. Każda kobieta powinna mieć taki wybór w przypadku każdej ciąży, a jego zabieranie jest nieludzkie. Alicja, jestem osobą ciężko chorą na serce. Pomimo tego zdecydowałam się zajść w ciążę. Miałam wspaniałą opiekę kardiologów i teoretycznie prawo do aborcji. Jednak przez cały czas bałam się, czy w razie sytuacji kryzysowej ktoś przeprowadzi aborcję w Polsce. To był dla mnie bardzo trudny czas, dlatego też wspieram prawo do aborcji. Dobrze, dziękuję bardzo.